Cześć, jestem z kanału YouTube Kuba Kuba i to właśnie ja dla Was nakręcę filmik z Uniwersytetu Wrocławskiego, z Oratorium Marianum, czyli sali muzycznej, która była w Uniwersytecie. Tak wyglądała w 1945 roku, czyli całkowicie zburzona podczas ostrzału artyleryjskiego. A nazwa sali, bo o, tutaj Brahms w XIX wieku koncertował z okazji otrzymania przez niego tytułu honoris causa, bo tutaj były organy ustawione, bo tu po wkroczeniu przez wojska pruskie urządzono lazaret. Później były stajnie, magazyny i tak dalej, i tak dalej. Dopiero w 2014 zaczęto odrestaurowywać. No ale idziemy zobaczyć, jak to wygląda. No i idziemy, dużo wycieczek już jest. Odrestaurowana sala akustyczna. Proszę bardzo, zaraz Wam pokażę. Ła, oratorium. Freski w oratorium wykonane w 1733. Zniszczone podczas wojny, otworzono w 2014 za staraniem niemieckiego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego. I pokazuję tutaj freski. Uwaga, idę do przodu. Całe freski piękne. Pokazuję oratorium i tutaj była kaplica, lazaret. No jak coś takiego można było zniszczyć, ale zobaczcie. O. Pójdziemy dalej na uniwersytecie. No teraz sala reprezentacyjna z aulą Leopoldinum. Wiadomo, zawsze się na uniwersytecie taka sala przydaje. Proszę bardzo. W pamięci doktora honoris causa, Brahmsa oraz artystów, których muzyka tutaj rozbrzmiewała. Berlioz, Grekle, Landowska, Lipiński, Liszt, Schumann, Weber, Winiarski. Troszeczkę ich było. Proszę bardzo. No i idę dalej. A teraz następna część. To wystawa niby w Uniwersytecie Wrocławskim. Czyli Nobel kto dostał? O, Nobel, proszę bardzo. Nobliści. Sala, historia Uniwersytetu. Aula i tak dalej, i tak dalej. Ja się tutaj zapoznam. A po prostu Wam tylko polecam. Tak? Nobliści. Co to jest? Są te berła wydziałów. Puch, puch, co się robi, tak? No. Wydziałów. Są kasety. Dydaktoleki. No i proszę bardzo. Kto tutaj studiował? Także to jest jedna sala. Świadectwa. Proszę. Doktor Antoni, dyrektor Grupy Naukowej Kontrolnej 1945 roku. Aha, no. Przekształceniu na Państwowe Szkoły Akademickie, proszę. Dyplom magistra filozofii. Proszę, dyplomy, indeksy. Pieczątki. Super sprawa. Ale ja się idę zająć tymi nobistami. No i berła, gronostaje, inauguracja wyglądała. Proszę bardzo. Idę. Tutaj mamy faceta, który zaprojektował tę salę. To była sala szermiercza. Tu jak wchodzimy, przeczytamy. Szermierkę też we Wrocławiu, dlatego tam jest szermierz.
na zewnątrz, taki pomniczek. Zapewnia nauczycieli szermierki, asystentów, czyli uczono szermierki. Później była sala wykładowa prawa po wojnie. No i od 2002 sala wystawowa. Czyli widzicie, była szermierka na uniwersytecie, to było to. Biała sala. Tutaj mamy, jak już mówiłem, tą tablicę rektorów. Bardzo znani ludzie. Jeden zszył tam pierwszy wrzut żołądka, drugi astronom, trzeci mineralog. Och, nie będę wam tłumaczył, w każdym razie możemy to tutaj, jeden Polak Radecki, możemy to tutaj wszystko zobaczyć. Oddajmy na to Radecki, tak? Pyk, pyk, lekarz, chirurg. Operacja na klatce piersiowej w komorze podciśnieniowej. Pierwszy szył przedzierony wrzut żołądka, dajmy na to. I mamy powrót. Galeria laureatów Nagrody Nobla z Uniwersytetu. Proszę bardzo. Tacy mądli ludzie byli. Born, Frisch, Stern. A tutaj sprawdźmy. Ta nie działa chyba. Albo inna była. W pewnym razie widzimy. I jeszcze film jest zniszczenia wojenne Wrocław po 1945 roku. No i wydziały, jakie były: teologii katolickiej, ewangelickiej, prawa, filozofii medycznej. To jest tam. Super sprawa. Można było mówić, o tym mówić. A tych było 2, 4, 11 noblistów. 89 ostatni. Tutaj była drukarnia akademicka. Tu o. We Wrocławiu do 1804 roku założono przez cesarza Leopolda Habsburga. Jezuici drukowali tutaj różne rzeczy. Pokazane. Proszę bardzo. I później sala Banacha. Co drukowali? No i tutaj jest o wydziałach uniwersytetu, proszę. W gablotach. Rządy. Wydział filozoficzny, nauki rolnicze, gabloty, przyrządy, dawne. Tu gdzie były stacje doświadczalne na Swojczyczach i tak dalej. Czyli historia uniwersytetu w pigułce. I nauka o ziemi, co ja lubię zawsze. Eksponaty mineralogiczne. Proszę. Powiem tylko jedno, że tutaj piękne rzeczy drukowano. 1777. Książki są do dzisiaj. Nie wiem, czy tak będzie w przyszłości. Świata stworzenie i ograniczona wszechmożność Pana Boga z przedwiecznych wyroków swoich, umyśliwszy na podobieństwo. Przeczytałem. Idziemy dalej. Tak wygląda wejście do muzeum. I od tyłu kolejka. Pończycy. Idę do góry. O, do sali Leopoldina. Twórcą polskiej uczelni. I aula Leopoldina. Proszę bardzo, byłem tutaj jak moja córka. Imatrykulację miała w roku szkolnego i tak dalej, i tak dalej. Przez cesarza. Proszę bardzo, możemy popatrzeć. Czyli
rozpoczęcie roku akademickiego, różne wydarzenia ważniejsze. W XVIII wieku na początku była otwarta, czyli ważniejsze wydarzenia się tutaj odbywają właśnie w auli Leopoldińskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Gdzie obecnie jesteśmy? Proszę bardzo, nie wchodzić na podium. Nie robić zdjęć lampą błyskową. Widzicie? Także tak wygląda nasza sala, którą się możemy pochwalić we Wrocławiu. Będziecie we Wrocławiu, to trzeba tutaj przyjść. Można nawet usiąść i poczytać. Wieża astronomiczna. Oglądamy jeszcze wystawę zegary, zaćmienie słońca, radio, teleskop. Proszę bardzo, ale idźmy na wieżę. W tym miejscu obserwatorium, pomiary temperatury najdłuższych serii, źródło informacji. Proszę bardzo. Jakby ktoś nie wierzył, to niech tutaj przyjdzie, zobaczy temperatury we Wrocławiu. Bo nie wierzy, jakie są. Co nie? No i wieża matematyczna, czyli atmosfera astronomiczna. Wieża matematyczna Uniwersytetu Wrocławskiego. Zobaczcie, tutaj był targ piaski, ten lodowisko, mosty. Proszę, Wyspa Słodowa tam, teraz hotele, przystań mieszczańska, to tam dalej. Kościoły nasze, to jest chyba garnizonowy. Elektrownia, taka mała na Odrze. Poczty telekomunikacji, Ostrów Tumski, tam. Bardzo przyjemna pogoda, 23 rok, czerwiec, ten film kręcę. To chyba już wszystko będzie z Uniwersytetu. Zapraszam do Uniwersytetu, tu kiedyś była szkoła jezuicka, poziom średni, na parterze, później przemianowane to na Uniwersytet. Co jeszcze? Tutaj był stary zamek, chyba królewski też. Także musicie sobie pooglądać, pozachwycać się starym Wrocławiem. I zapraszam. Tutaj. I tutaj mamy wyznaczanie linii południkowej. Proszę bardzo, cały pomiar i tak dalej. Klamka słoneczna, gdzie jest przesilenie, linia południkowa, przejście słońca przez południk, czyli przez południe czasu słonecznego, moment przesilenia, proszę bardzo. I chcecie zobaczyć, gdzie to jest? A pokażę wam, tutaj jest linia południkowa. Proszę, jestem na linii południkowej. To jest, o, tutaj. Czyli to jest
uniwersyteckiej meridiany, czyli linii południka lokalnego. Ten wyznaczył, a ja teraz stoję na tej linii. Oj, chcecie przyjechać i zobaczyć. To jest meridiana, linia południkowa. O, a tam jest. Zaraz zobaczymy, co to jest. I tu jest jedyneczka. Ona jest chyba pokazywana, nie wiem, satelitarnie. Tu. I zegar związany z momentem południa. Proszę bardzo, ważne dla różnych rzeczy pomiarowych. Do jednej sekundy przy odpowiedniej kalibracji. Przyrząd stożkowy dwóch obrazów i tak dalej. Proszę bardzo. Ja przeczytam sobie. Będę wiedział wszystko, aby nic nie będziecie wiedzieli. I na zakończenie stara poręcz. Zobaczcie. Odnowiona. Można dotknąć. Aha, a ten południk to jest zwyczajowy. Pomylili się w odliczeniach. Niby. Stare schody, tędy schodzimy. I mamy dwa południki, jeden koło mostu milenijnego niby. No, ale to już tak na zakończenie. Nie będę was wyprowadzał. O, proszę. Tak wygląda. A jak wygląda uniwersytet? Proszę. Ciągnąć pól dla pracowników. A tu jeszcze ładnie odrestaurowana klatka, proszę, schody. Nikogo nie ma, to mogę pokazać. Wycieczki zeszły. Tam aula jest. Rzadko można to zobaczyć. I na parterze mamy rektorów, proszę bardzo. Nie ma wejścia, szkoda, z tyłu jest aula. Leopold Wilna. Dla pracowników tylko wejście. No i tutaj jest ta linia południka wyznaczona w 1791, ale ona jest nie taka, bo jest przy moście milenijnym we Wrocławiu, ale pokazuję ją tam z góry, pokazywałem to i pokażę ją na dole. Po prostu źle ją wyznaczyli. No, pokazuję uniwersytet. Tu jest.